Dzisiaj moim gościem jest osoba, która naprawdę inspiruje wielu na pewno. Zaraz powiem wam dlaczego. Jest bardzo skromny, jest czasami poddenerwowany, także nie obraźcie się i tak dalej, nie gniewajcie na niego, ale to jest naprawdę człowiek, o którym warto wspomnieć. Michał Jekiel, człowiek, który naprawdę ma wiele osiągnięć w tym sezonie, także witamy ciebie, Michał. Witam, siemanko wszystkim. Słuchaj, Michał, może zacznijmy sobie od samego początku, czyli co było, kto był twoją inspiracją do rozpoczęcia przygody z kulturystyką? Wiesz co, jakiejś takiej inspiracji wielkiej nie było. Po prostu byłem no, otyłym chłopakiem, no i chciałem coś ze sobą zrobić, nie? No i od tego się zaczęło po prostu. Ile ważyłeś, jak zaczynałeś przygodę z kulturystyką, jeżeli mówimy o otyłości? Wiesz co, no może nie byłem jakiś tam mega gruby, ale no tak gdzieś około 100 kilom to ważyłem, nie? Wiesz, tam wtedy nie było żadnego mięśnia ani nic, czyli to było 100 kilo fatu. No ale ogólnie taki, no wstyd było koszulkę ściągnąć, nie? Ile lat temu to było? Wiesz co, ogólnie jak zacząłem trenować, to był jakiś 2008-2009 rok, jak w ogóle złapałem pierwszy raz hantelkę w rękę. No to gdzieś około 2008 rok, nie? A teraz masz ile lat? 30. 30, czyli no praktycznie jesteś w moim wieku, jesteś o rok ode mnie starszy, no bo no, historie podobnie się zaczęły. Ja też byłem ulanym chłopakiem, który postanowił po prostu się zmienić. I powiedz nam, jak rozpoczęła się twoja przygoda, w sensie jak zaczynałeś twoje pierwsze kroki? Wiadomo, nikt nie miał z nas wiedzy na początku, jak ty tak jakby pełzałeś na początku. Czytałeś jakieś fora, gazety? Wiesz co, właśnie pierwsze co, to wszedłem na forum kfd.pl, nie? No i tam, no w sumie od kiedy zacząłem już coś tam sobie machać dla siebie, no to już założyłem sobie pierwszy taki dziennik i tam w sumie obserwowałem ludzi, jak oni tam trenują, co robią. Wiadomo, sprzętu nie miałem, no to robiłem tam sobie jakieś pompeczki. Tata mi pospawał pierwszą hantelkę, no to też chodziłem z nią, machałem, bicepsik, tricepsik, nie? I te sprawy. No i od tego się tak zaczęło, nie? Na forum podglądałem innych ludzi, jak tam jedzą, jak trenują, jak się prowadzą ogólnie i próbowałem coś tak kopiować do siebie, ale wiadomo jak to było, no byłem jeszcze dzieciakiem, nie? To ani kasy na jakieś jedzenie, ani nic, no to dieta to tam było tyle, co w domu, to co mama naszykowała i to, co było w domu, nie? No i dzieciaka zawsze tam ciągnęło do jakiejś słodyczy, nie słodyczy, no to... No wiadomo, jak to się kończyło z tą dietą. 2 dni trzymania, 3 dzień podjadania, nie? No tak, w sumie to było 13 lat temu, czyli miałeś no 17-16 lat, także dopiero takie początki tego wszystkiego. I powiedz mi, dalej zostałeś w tym samym miejscu, jeżeli chodzi treningowo, co wtedy jesteś teraz? Jeszcze nie chcę rozwijać tego fragmentu, bo myślę, że on będzie bardzo ciekawy, ale dalej jesteś w tym samym miejscu, nie poszedłeś na siłownię i tak dalej? To znaczy, wiesz co, zależy jak to rozpatrywać, bo przez 5 lat studiowałem też, nie? Najpierw inżyniera, później magistra. Jaki kierunek? Mechatronikę. Mechatronikę. I czy pracujesz w zawodzie, czy masz zamiar pracować w zawodzie kiedyś, czy w ogóle odszedłeś od tego? Tak, pracuję w zawodzie, cały czas pracuję w zawodzie. Ile dziennie godzin? 8 godzin. No i plus tam... Dojazdu mam gdzieś pół godziny w jedną stronę, nie? To praktycznie 9 godzin nie ma w domu. Jak wygląda twój zawód? To znaczy, wiesz co, no teraz akurat fajnie, bo mam pracę biurową, czyli nie robię nic fizycznie, nie? No ale pierwszy, a to może później, no to mam tą pracę no, biurową, no i ogólnie jestem technologiem, to dostaję tam technologię od formy, bo pracuję w narzędziowni jako technolog konstrukcji. No to dostaję tam papiery na formę, normuję czasy i takie tam różne pierdoły, że tak można powiedzieć. No każdy z nas, wiesz, mnie to interesuje, bo dla mnie to nie jest pierdoła, dla mnie to jest coś nowego. Dla ciebie to już jest takie, jeżeli już siedzisz tyle lat w tym biznesie, w tym zawodzie, to już jest takie codzienne, prawda? Takie, no, zwyczajne. No dokładnie, no codziennie robisz to samo, to dla ciebie to jest normalność, nie? Tak jak i trening teraz. Czyli mniejsza jest aktywność. Wcześniej miałeś większą, wcześniej robiłeś, czym się zajmowałeś wcześniej w pracy? Tak, bo pierwszy rok po studiach pracowałem tak samo w tej samej firmie, ale na produkcji. To targałem tam pół osie i w ogóle to już praca taka bardzo fizyczna.
I co najlepsze, w tym czasie szykowałem się tak samo na Sopot 2017. Pracowałem na 3 zmiany i no wtedy było ciężko. Wtedy naprawdę mogłem powiedzieć, że było ciężko się przygotować na ten Sopot, nie? Jak wyglądały te pierwsze przygotowania? Wiesz co, to kurczę, bo ja w 2016 roku zacząłem współpracować z Adamem Cukerem, nie? Do tej pory działacie cały czas razem z Adamem, czyli już tak, pięć. To też pokazuje, jak, bo wtedy w Sopocie, ile wystartowałeś, przepraszam, ja będę tak wtrącał pytania, ale chcę, żebyśmy jak najbardziej rozwinęli te wszystkie wątki, które są naprawdę ciekawe. Mamy 5 lat współpracy. Jak rozpoczynałeś z Adamem współpracę, ile ważyłeś? W sensie na pierwszych zawodach. Wiesz co, na pierwszych zawodach w 2017 roku to ważyłem gdzieś 86-87 kilo i wtedy startowałem jako klasyk, nie? Mhm. I teraz w zawodach mamy, wychodziłeś już jako zawodnik ciężki, tam byłeś pod korek, jeżeli chodzi o wagę super ciężką, czyli tam prawie 100 kilogramów. To znaczy, wiesz co, to było tak, bo sezon zaczęliśmy od Sopotu i w Sopocie, tak, to była prawda, w Sopocie miałem 101,4 kilograma na ważeniu, nie? A później jak już, no później następny start to był PCA i tam już postawiliśmy mocno na docięcie. I tam już na weryfikacjach miałem 95,5 kg, nie? A które z sylwetek twoim zdaniem, takie wydanie twoje w tym roku było, dla ciebie się najbardziej podobało? Wiesz co, ostatni piąty start, ostatni ten PC to było tydzień temu. I tu startowaliśmy razem na jednych zawodach. Dokładnie tak, to zdecydowanie wtedy była najlepsza forma, patrząc na formę, na bicie to... No po prostu to była najlepsza wersja mnie, którą mogliśmy pokazać, nie? Nic więcej nie szło już wyciągnąć z tej sylwetki, to na pewno. Czyli jesteście razem od 5 lat, na pewno nie zamierzasz zmieniać, szczególnie po ilości sukcesów, które odniosłeś w tym roku. Nie, nie, to nie jest planek. Zostaję przy Adamie i tak jak mówiłem zawsze, to będzie pierwszy i ostatni mój trener, nie? Bardzo, bardzo fajnie. Powiedz mi, tak, czyli wróćmy do pierwszych przygotowań. To były 3 zmiany. Czyli no organizm nie jest nigdy przyzwyczajony, tak naprawdę rytm dobowy jest cały czas rozjechany. No dokładnie, no ciężko było się przestawić, no pierwsze zmiany, później drugie, później ta nocka, na nocce to już w ogóle fatalnie się czułem, nie? No ale tam akurat fajnie, bo jak mieliśmy ten tydzień BPS-u, to mogłem sobie wziąć urlop, także tydzień przed zawodami już miałem ten spokój taki, nie? Psychiczny, wiesz jak to tam. Ostatni tydzień to jednak to jest coś najcięższego, znaczy najcięższego, no może nie najcięższego, ale no jednak tam trzeba się skupić już na sobie tak naprawdę, nie? Tam ta praca na 3 zmiany, a w szczególności nocki, no to już nie pomagają przy tym. Nie, nie, nie. I powiedz mi, pierwsze przygotowania uznajesz za najcięższe, jakie w ogóle przeszedłeś w życiu oczywiście? No tak, bo prawda jest taka, że nie wiedziałem, czego się mam spodziewać, nie? No, no to była pierwsza taka styczność z taką redukcją, naprawdę redukcją. Nie żadna plażówka, nie żadna forma tak pod siebie, tylko no naprawdę już pod starty, już taka konkretna, nie? Okej, wróćmy na chwilkę do tych studiów, prawda? Bo wtedy na studiach, czyli chodziłeś na siłownię zwyczajną, taką normalną, która była tam na miejscu, tak? Dobrze rozumiem? Tak, mieliśmy siłownię z AZS-u akademicką, no i tam chodziłem te 5 lat. To wyglądało tak, że w tygodniu chodziłem tam na siłownię, a weekendami w domu, nie? Okej, okay, i teraz powiedz, przepraszam, bo się wtrąciłem. W domu jakieś tam święta, nie święta, jak było więcej wolnego, to też w domu to wszystko były treningi. Nie? I powoli budowałeś, składałeś sobie tą swoją obecną Mekkę, tak to możemy nazwać, prawda? Otóż to, dokładnie tak. I powiedz nam, gdzie znajduje się twoja obecna siłownia? U mnie w domu, w piwnicy. Czyli po prostu w domu, w piwnicy zbudowałeś swoją siłkę i jakie masz tam sprzęty? Wiesz co, no wyciąg, ale taki prymitywny, górny jak na razie, z którego korzystam. No, przepraszam, cię jeszcze wtrącę, sam zbudowałeś te, czyli czy tam z pomocą taty sami zbudowaliście we dwóch tą siłownię od zera? Nie, 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 nie do końca. Niektóre sprzęty są spawane i robione przez nas, a niektóre po prostu kupne, nie? Na przykład ten Atlas dostałem też na początku ćwiczeń, to było też 2008-2009 rok, na jakieś tam święta. No, no to ten Atlas właśnie mam od tego 2009 roku, to on już jest tak poprzerabiany już pode mnie, że po prostu no,
Oryginału nie przypomina na pewno, nie? No. I tak rozmawiając, jakie sprzęty tak od początku powiedzmy, co miałeś na początku i co dochodziło? Wiesz co, no to na początku ten hanterek, później ten atlas właśnie cały, później jakąś ławeczkę taką do brzuszków, żeśmy kupili. Wiadomo, sztanga jakaś dłuższa, krótsza, ale to były jeszcze takie obciążenia bitumiczne, skręcane te sztangi, w ogóle przeboje z tymi sztangami też to się później łamało, gięło po prostu, Jaką no. masz, przypominasz sobie jakąś może taką najśmieszniejszą historię, gdzie, czy najśmieszniejszą, no jakiś taki wypadek, który możesz sobie tak no, źle go wspominasz albo wspominasz go dość śmiesznie? To znaczy, no, wypadków to było wiele, nie? Te sztangi właśnie, to była taka sztanga skręcana z trzech części, nie? No, to kiedyś właśnie jak robiłem wyciskanie na barki nad głowę siedząc, no to niestety sztanga pękła mi nad głową i się rozjechała, nie? No ale mi się na szczęście nic nie stało. No dokładnie tak, no. Także no mi się nic nie stało, nie? No ale no, sztanga do wyrzucenia i stwierdziłem, że już więcej takich sztang no nie będę kupował, nie? No wiesz, tam nie było nie wiadomo ile obciążenia, bo to było dawno i nie wiem, może jakieś 40, 50 kilo, to wiesz, to też nie ma tam jakiegoś szału, nie, w porównaniu do teraz, co tam jest. No ale następne ciekawe przygody, no to oczywiście wyciąg i pękające linki, to tak samo jak robisz przyciąganie na wyciągu dolnym i ci pęknie linka, to też nieraz ładnie polecisz na plecy albo jeszcze przy okazji się coś uderzysz, nie? No, ale tak ogólnie to większych takich przygód nie było, nie? Wiadomo, tam sztanga nieraz zgniotła, ale spod tej sztangi jakoś tam się wyjdzie, bo ja zawsze trenuję sam, nie? W tej piwnicy. Mieliśmy co prawda swoją ekipę taką, 3 osoby, no ale po drodze wiadomo, każdy się wykruszył, no i ja jako jedyny zostałem, nie? I jak było dalej ze sprzętami, który był kolejny? No później już po kolei wszystko się kompletowało. Jakoś ławka do wyciskania, później taka ławeczka z marbo regulowana, później pospawaliśmy właśnie stojaki do przysiadów, później swoją sztangę zrobiłem do przysiadów z takich rur grubościennych, ale ta sztanga naprawdę wytrzymała, bo tam siady akurat mam mocne, to do samego końca, dopóki olimpijskiej sztangi jeszcze nie wygrałem w konkursie tak naprawdę, to robiłem na niej przysiady i tam 240 kilo to szło na tej sztandze i nawet nie zająkła, nie? No, ale co tam jeszcze po kolei? No do dipsów na przykład ten, nie maszyna, tylko no stojaki do dipsów, nie? To też były spawane. No i tak ogólnie to wszystko, nie? No i hantelki jakieś tam skręcane i część mam pospawanych takich gotowych już, nie? Czy masz jakiś plan na nowe sprzęty już do zrobienia, do kupienia? Wiesz co, myślałem nad tym, ale piwnicę niestety mam niską, na 1,90 m, 1,95 m i no mała jest ta piwnica, no to wiesz, to no aktualnie nawet szkoda kasy inwestować w tą piwnicę, bo mało co się tam zmieści i no nie widzę sensu, nie? Ale mógłbyś na przykład wypychanie z hakiem sobie połączyć, prawda? Takie zrobić. No tak, no można by było, nie? Tylko właśnie chodzi o to miejsce, żeby znaleźć tam. No więcej miejsca by się przydało. Zobaczymy w przyszłości, jak to będzie wyglądać. No jak na razie jest, jak jest i zostajemy przy tym, co jest, nie? Podstawowy sprzęt jest, podstawowe ćwiczenia, wszystko porobię, także no ja nie widzę jakiegoś większego problemu. Co prawda, no na te nogi to taka hak maszyna, czy nawet do wyprostów jakaś maszynka, no to wiadomo, przydałoby się, nie? No ale nie ma co narzekać. No tak samo można do wyprostów i uginania od razu zrobić, prawda? No ale to też możesz zrobić tak naprawdę, jeżeli masz wyciąg dolny, no to możesz sobie dostawić tam skrzynię czy coś, jakieś siedzisko i robić też te prostowania jednonóż, prawda? Dokładnie. A nawet mam ten do modlitewnika, nie? Jak się wkłada modlitewnik w tą ramę, no to też bym mógł dokupić sobie jakieś, są te do wyprostów i do uginań, nie? Takie dodatki. Tak. Tak. No to właśnie nad tym też myślałem, tylko no, muszę sobie to spasować dokładnie, nie? Żeby to fajnie wszystko wyszło. No tak, budując siłownię swoją, no to musisz każdy centymetr tak naprawdę zagospodarować mądrze, bo przyszłościowo jeszcze coś tam gdzieś tam będzie się chciało wstawić. Dokładnie tak jest. Michał, skąd jesteś? Jaworzno, ale opolskie. I powiedz mi tak, mamy sobie pierwsze przygotowania.
I potem jest bardzo długa przerwa do startu następnego, prawda? Tak, no 4 lata przerwy. I w te 4 lata nie ciągnęło z powrotem na scenę? Wiesz co, no pierwszy start w tym 2017, no, naprawdę byłem też zajarany tym startem. No i no, fajnie było, nie? No ale później też zdałem sobie sprawę, ile tak naprawdę brakuje w sylwetce, ile trzeba poprawić. Po roku tak jakby już trochę wygasł ten ciąg tak jakby do tego startu, nie? Nie miałem takiej ochoty startowania, a też patrząc na Instagram i na tych ludzi wszystkich, co wstawiają zdjęcia dookoła, to ciągle siebie widziałem jako małego chłopczyka i po prostu no dla mnie to było, wiesz, bez sensu startować, żeby tam zajmować tyły, nie? I zawsze siebie widziałem jako takiego, jakbym wyszedł, to bym był ostatni i to dla mnie było bez sensu po prostu, nie? Okej, a teraz chciałeś sam wyjść? Czy tutaj była rola Adama duża? To znaczy, wiesz co, ten Sopot, to no bo tak naprawdę to teraz tą 30 miałem, nie? 23 lipca. No i stwierdziłem, że tak pod tą 30 to fajnie by było znowu się pokazać, ale że Sopot, lato, połączenie z urlopem, jakaś tam forma by była, plaża, morze, no to wiesz, to czemu nie, nie? Przyjemne połączyć właśnie z takim, no z urlopem, nie? I powiedz mi, jak właśnie, bo wiem, że potem też no, miałeś takie troszeczkę startować dalej, nie startować dalej, to tutaj weszła właśnie osoba Adama. Jak on cię zmotywował do startów? Tak, wiesz co, po starcie zaraz, jak zeszliśmy ze sceny, to ja powiedziałem Adamowi, że no już koniec, nie, okres masowy, wszystko fajnie. Ogólnie udało się wywalczyć tam to drugie miejsce zaraz za Adamem, no to ja w ogóle byłem w niebo wzięty, szczęśliwy, że w ogóle, wiesz, pierwszy jakiś puchar w ogóle ze startów, no to już marzenie spełnione i po prostu mi nic więcej już nie było potrzebne, nie. No i Adamowi powiedziałem, że no na tym kończymy i w ogóle, nie? No i później Adam właśnie też no naciskał na kolejne starty. Mówił, że skoro jest forma, to czemu nie spróbować, zobaczyć dalej. PCA jest za 6 tygodni. No ja byłem cały czas na nie, no ale Adam też jest uparty i no potrafi przekonać człowieka, nie? No i tak się zdecydowałem się startować, nie? Jak już Adam powiedział, że no jest warto, no to stwierdziłem, że no czemu w sumie nie wykorzystać, a tak naprawdę to mogłem sobie teraz wykorzystać ten rok debiutancki, to stwierdziłem, że no kiedy jak nie teraz, nie? Skoro ufasz Adamowi w 100%, no to chyba było ci łatwiej już po prostu zgodzić się na te jego naciski. No tak, no stwierdziłem, że jak już Adam mówi, że warto by było sprawdzić się, no to warto, nie? Okej, przejdźmy do zawodów PCA, czyli do pierwszych, który wziąłeś udział po Sopocie. Jak tam poszło? Na PCA zdobyłem pierwsze miejsce w kategorii tej nowis, tej debiutanckiej i trzecie miejsce w klas 1, to w tych najwyższych, nie? Czyli w kulturystyce byłeś trzeci. Tak, tak. No. Jak się czułeś po tych zawodach, skoro no osiągnięcie spore po tym, jak chciałeś kończyć sezon? No wiesz, no zdziwko, nie? Ogólnie no niedowierzanie, nie? Że coś takiego się udało zrobić, dokonać, nie? No dla mnie to było kolejne spełnienie marzeń i no ten sezon naprawdę się zaczął bardzo dobrze, nie? Kolejny start? Kolejny start był tydzień później, NPC. I tam też w debiutantach udało się zdobyć pierwsze miejsce w nowi. Chwila. Ja wiem, że jesteś bardzo skromny, ale nie udało się. Zapracowałeś na to naprawdę, no 4 lata musiałeś działać, żeby poprawić sylwetkę jak najbardziej, te mankamenty. O mankamentach jeszcze potem poruszymy. Ja tutaj zawsze poprawiam, bo wiesz, nie udało się, tylko naprawdę zapracowałeś. Ja wiem, że jesteś skromny i to nie jest pyszne. To jest po prostu fakt, no zapracowałeś na te tytuły, tak? Okej, no i wracam do NPC. No to zdobyłem pierwsze miejsce w debiutantach, drugie miejsce w nowis, no i w seniorach startowałem, to tam miałem chyba 4. miejsce, tak? 4., no. No i tam już były mocno obsadzone zawody.
Tak, no tam już no, sam poziom NPC, to kto się orientuje, ten wie, że no, nie ma tam osób tak jakby z pierwszej łapanki, nie? Wychodziłeś chyba z Pawłem Kowalskim, z Arkiem Demidowiczem w kategorii i z Bartkiem Gąską. Tak, dokładnie. No to oni właśnie byli przede mną, nie? To było top 3, czyli ty byłeś czwarty. Tak. No to są zawodnicy, którzy naprawdę no, są też od ciebie niżsi. No tak, no i nie do przeskoczenia gabarytowo, nie? No jednak co docięciem, to docięciem może i tam nie odstawałem od chłopaków, ale no gabarytem, no to naprawdę, no to no, góry ciała mi brakuje i wtedy tak naprawdę no zobaczyłem, że w tych seniorach, w tej kategorii do 102, no to jednak, żeby coś konkurować już tam, no to trzeba dorzucić tego mięsa na górę też na pewno, nie? I znaczy, to, no, moja to kategoria do 102 to nie jest dla ciebie. No tak, no przy moim wzroście 1,81 m, no to jednak powyżej, nie? To, tylko i wyłącznie. Tutaj to już sam wiesz, że trzeba mieć te 105-110 kg na scenie, a jak ja startowałem, miałem te 95-97, przekręciłem gdzieś około, no to jeszcze te 10-15 kilo do wrzucenia, no to jest naprawdę sporo i to nie jest rok, 2 lata, tylko na pewno też więcej ciężkiej pracy, nie? Kto wie. Czasami to jest jeden taki sezon, który potrafi być przełomowy, mimo że wiadomo, ty nie jesteś osobą, która, no bo ty nie spuszczasz raczej z gazu, w sensie, no nie jesteś osobą, która rzuca się na żarcie i tak dalej, prawda? No nie, akurat ja sztywno się trzymam wszystkich wytycznych założeń. No nawet się ze mnie śmieją, że człowiek ryż i kura, nie? Tak, właśnie chciałem to poruszyć, że był jeden off-season i ja czytam twój dziennik i tam jest tak. Pierwszy posiłek, drugi posiłek, trzeci posiłek, czwarty posiłek, szósty posiłek, ryż z kurą, troszeczkę oleju lnianego i posiłek piąty, izolat i płatki kukurydziane. Dokładnie. No tak to wyglądało, nie? I ja bym się nie zdziwił, jakbyś ty jadł jeszcze to bez przypraw. No wiesz, no soli używam, także... Ale naprawdę nie przeszkadza ci takie jedzenie? Nie, wiesz co, lubię takie jedzenie nawet, nie? Wiesz co, ja jestem też taki, że no na prepie to akurat lubię jeść jałowo, nie? No na masie akurat też, no. Czym bardziej jałowo jem, tym mniej mnie ciągnie do innego jedzenia, nie? Tak naprawdę. Także no to jest taki sposób na mnie, bo ja akurat jestem taki, że no mi się załącza taki system zero-jedynkowy. Albo się trzymam wszystkiego sztywno i nie lecę wcale, albo no jak już zacznę, to nie ma, że dodatek, tylko po prostu no wiem, że każdy kęs, każdy na przykład lód dodatkowy czy coś tam będzie smakował tak samo, ale u mnie to później leci jeden za drugim i aż po prostu nie poczuję się tak pełny, że to jest, wiesz, opór, nie? A co jest najgorsze, że nawet jak poczujesz się pełny, leżysz pełny, już wiesz, że zaraz będzie źle, ale jeszcze miejsce na te pieprzone czekoladki się znajdzie. Dokładnie, albo przejesz później jakimś słonym tostem i z powrotem możesz wrócić na słodkie. A jeszcze przypomniały, wiesz, mimo że ja nie miałem takich odbić, ale czasami słuchałem, jak ktoś, wiesz, no ja nigdy nie rzuciłem się tak na jedzenie. Raz był taki moment, jeden dzień tak miałem w 2016 roku, że naprawdę tak, wiesz, no poczułem te przejedzenie, ale tak no nie miałem tego, ale słuchałem czasami, że jakie miksy w ogóle potrafiły iść, wiesz, w stylu, no naprawdę tutaj nie wymyślę teraz, ale jakbyś jadł rybę z owsianką i polewą masłem orzechowym z czekoladą, no takie miksy, że wiesz. No masło orzechowe akurat to jest zło wcielone. A migdałowe jeszcze gorsze. No to u mnie tak jest właśnie, no ale wiesz, tylko to było zanim jeszcze zacząłem współpracować z Adamem, wiesz. Redukcję na własną rękę i później, wiesz, pękałem gdzieś tam. I tam wtedy też, jak redukowałem na własną rękę, to też wtedy jeszcze były te początki moje. To wiesz, jakieś tam fit, przepisiki, jakieś, nie wiem, placuszki, nie placuszki. I po prostu to było tak, że od posiłku do posiłku, no czekałeś na ten posiłek jak na zbawienie, bo wiedziałeś, że masz ten placuszek czy coś tam słodkiego na słodziku, a później wyczaiłem sobie, że jak rzeczywiście tak jest jałowo i każdy posiłek masz taki sam, to później na tym prepie czy nawet w okresie masowym na początku, sam wiesz, jak się wychodzi z redukcji, to
no, ciężko jest to utrzymać, bo stanie jednak coraz większe i no, taka jałowa micha mi po prostu ułatwia to, nie? Schodząc ze sceny, raczej nie miałeś takiego momentu, że a, powinienem być wyżej, tylko raczej byłeś świadom tego, że jakie masz mankamenty, z kim wychodziłeś i tak dalej i co jest jeszcze do poprawy. Nie, no coś ty, no wiem, gdzie jest moje miejsce, wiem, co jest do poprawy i no werdykty jak najbardziej adekwatne do tego, do mojej sylwetki, nie? No wiele osób, ostatnio sam wiesz, były różne sytuacje, że no... No różnie było, tak powiedzmy. Czwarty start. Czwarty start to był Słodkiewicz klasy. Jak tam poszło? Tam w debiutantach zająłem też pierwsze miejsce. Później... Czyli sezon no, ewidentnie udany. No, sezon to po prostu miałem marzenie, nie? To tak, w debiutantach pierwsze miejsce, później było open między debiutantami i juniorami. To tam też zająłem pierwsze miejsce. I później w seniorach zająłem czwarte miejsce, tak? Czwarte. To była praktycznie ta sama obsada, co w NBC, tylko że za Pawła Kowalskiego, który już został pro, wszedł Dawid Cnota. Dokładnie tak. No i Dawid Cnota wygrał wtedy Open. Akurat na Słodkiewiczu to bardzo mnie satysfakcjonowało to czwarte miejsce, bo naprawdę przeskoczyłem kilku chłopaków, co się nawet nie spodziewałem, że jestem w stanie po prostu przeskoczyć, nie? To tam w seniorach to czwarte miejsce, to nawet dla mnie było większym osiągnięciem niż pierwsze w debiutach i w ogóle to, co do tej pory zdobyłem, to na Słodkiewiczu naprawdę to czwarte miejsce to było dla mnie takie no, najbardziej satysfakcjonujące, nie? Niektórzy powiedzą, że czwartym to o, otarcie się o to trzecie i w ogóle... Ale no dla mnie to było no bajka, nie? Start numer 5, czyli ostatni podsumowanie i tutaj już powiedzieliśmy, co było. Tylko powiedz mi, Michał, schodzisz ze sceny, no i jakie są pierwsze wnioski? Co mam do poprawy, jakie mam mankamenty, co muszę zrobić? No to znaczy się no, na bank poprawić tą górę ciała, nie? Ręce zrobić, barki, szerokość. Nogi myślę, że są na razie w porządku. No, no ogólnie całą górę bym poprawił, nie? No, klatkę masz fenomenalną. No, no klatka może i ten, no ale wiesz, zawsze by się przydało jeszcze ciut dołożyć, nie? Plecy na pewno na szerokość, żeby, no jak robię najszerszy przodem, to naprawdę brakuje tych pleców, to widać. No jest sporo do poprawy, naprawdę bardzo dużo, nie? No to mimo sukcesów, które można to tak ewidentnie nazwać, to są sukcesy, nadal masz świadomość, że no musisz działać i nadal jesteś głodny kolejnego progresu, prawda? Tak, dokładnie. Wiesz co, to było takie no, mieszane uczucia, nie? Niby koniec sezonu na tym starcie. Chciałoby się jeszcze gdzieś tam wyjść, ale wiesz, że po prostu no, no tylko w tych debiutantach jesteś w stanie coś tam ugrać, nie? A w seniorach już wychodzisz, to po prostu no, no znikasz, jesteś trochę takim tłem, nie? No i wiesz, czwarte miejsce to nie jest tło. No, no nie tło, no ale wiesz, chciałoby się zawsze jeszcze to pchnąć. No sam wiesz, że człowiek no, no ciągle dąży do tej doskonałości, nie? A czy da się osiągnąć doskonałość w kulturystyce jakkolwiek? Nie. I kiedykolwiek usiądziesz, nawet jeżeli twoja sylwetka będzie, powiedzmy dla mnie, perfekcyjna, czy ty powiesz, że jest? Nie ma szans, nie. Zawsze się znajdzie coś do poprawy, zawsze. Dlatego myślę, że nasz sport jest piękny, co? No. Ale też może być strasznie, jakby to nazwać, troszeczkę dołujący, w sensie nigdy nie będziesz w 100% z siebie szczęśliwy, zadowolony, chyba że dopiero jak skończysz tą przygodę, karierę, jak zwał, tak zwał, to powiesz, popatrzysz na zdjęcia i powiesz, cholera, wyglądałem nieźle. No, coś w tym jest, nie? Bo to nawet się tak przejawia, jak kończysz sezon, jesteś w tym okresie masowym, później patrzysz na te zdjęcia ze sceny i mówisz, kurde, no, no było dobrze, nie? Dokładnie, dokładnie, tak jak wiesz, jak dopiero, jak ja to zawsze mówię, że jak jesteś pod koniec masy i popatrzysz na siebie na koniec masy i na te zdjęcia z zawodów i masz takie, no, no, no mimo, że wiesz, że ta masa służyła czemuś, to takie masz, no, było lepiej. Dokładnie tak.
I później patrzysz na te zdjęcia i mówisz, kurde, jak ja to przebiję na następnych zawodach, nie? Ciężko będzie. Michał, jako że nie masz wielu hamerów, jakichś tam maszyn i tak dalej wygórowanych, jak wyglądają twoje treningi? Na czym je opierasz? Jaki styl treningowy preferujesz? Wiesz co, no, trenowałem różnymi metodami, nie? I znaczy i splitem, i push-pull legs, i no, tak naprawdę to jest jedno i to samo, nie? Tak, no push-pull to jest forma splitu, tak. No, dokładnie. No teraz akurat będę miał połączenie takie push-pull legs i później klatka barki, plecy i ręce jako priorytet osobno, nie? No ogólnie bawię się tymi połączeniami, patrzę na swoją sylwetkę i znaczy nie sam, nie? Z Adamem. I po prostu decydujemy, gdzie by trzeba było coś dołożyć i układamy jakoś ten plan treningowo sensownie, nie? No a co do ćwiczeń, to wiadomo, wielostawy, nie? Tutaj no, no nie ma żadnych wielkich kombinacji. Nogi, głównie przysiady, plecy, ciężkie wiosła, klatka, no to wyciskania wszelkiego rodzaju na skosach, nie? Czy sztangą, czy hantlami. Akurat mam to, że hantle mam skręcane, to sobie mogę skręcić nawet 60, jak dam radę wycisnąć, także to też nie przeszkadza, nie? No, no i ogólnie no, na tych wielostawach bazuję. I stosujesz progressive overload? Starasz się zapisywać ciężary, notatnik, coś takiego? Tak, tak. Wszystko sobie notuję, patrzę z treningu na trening. Te obciążenia no, staram się zwiększać, nie? Wiadomo, no, nie pcham się na siłę też już w ten ciężar, bo wiem że, też, że nie tędy droga, bo później gdzieś ta technika ucieka, gdzieś tam sobie i tak czymś innym pomożesz. No, no ale jednak staram się to notować i obserwować, czy gdzieś tam jest ten progres, czy nie ma, a później po tym też decydować, czy wiesz, czy trzeba zwolnić z tym treningiem trochę, czy gdzieś tam podkręcić jeszcze może tempo, bo jednak jest za słabo. Tak to wygląda. Faktycznie tak, wiesz, trzeba czasami troszeczkę zluzować, bo nie można cały czas być na mega pędzie. Czy dalej będziesz prowadził dziennik na True Bodybuilding? To znaczy, no od niecałego miesiąca prowadzę, nie? No i planuję cały czas tam uczestniczyć, tak jakby. Dobrze, jeżeli chcielibyście oglądać no, zawodników, mnie, Michała i resztę, no to oczywiście zapraszamy na forum, tam macie wszystko, dosłownie wszystko, bo mówimy o wszystkim tam. Jakby was interesowała suplementacja wyjątkowa, tak to nazwijmy, to też się znajduje zawsze, zawsze jasno i klarownie na temat. Michał, czy w ogóle planujesz za rok wyjść, czy za dwa, czy po prostu jeżeli z Adamem uznacie, że jest już pora? To znaczy, wiesz co, chciałbym co roku gdzieś wychodzić, nie? Muszę. Rok takiego okresu masowego i po roku się sprawdzić na starcie po prostu, co zbudowałem, bo tak naprawdę no, podczas tej redukcji, nie? Podczas jakby startu zobaczymy, ile zbudowaliśmy, gdzie dołożyliśmy. I czy dobrze przede wszystkim dołożyliśmy tego mięsa, nie? No, no i poza tym, no, obycie ze sceną, nie? Chciałbym jednak teraz co roku na tej scenie się pojawić, pokazywać się i, no, i nie rezygnować z tego na kolejne 4 lata, nie zamykać się w tej piwnicy w osobności i wiesz, i robić tylko swoje, bo to też nie tędy droga, nie? Nie, to nie są czasy Doriana Yatesa, tutaj już troszeczkę social media i tak dalej grają. I tak nawiasem, o, wiem, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście właśnie zobaczyć serię nietypową, bo ja Michała tutaj namawiam na YouTube, żeby on właśnie nagrywał swoje treningi, które no będą inne niż wszystkie, będą to treningi typowe z piwnicy, nie będą to na jakimś, wiecie, wygórowanej siłowni, ale myślę, że dużo osób, które właśnie ćwiczy na sprzętach takich typowo podstawowych, będzie mogło wyciągnąć wiedzę od ciebie i od osoby, która zbudowała własną siłownię i osiągnęła wiele, wychodząc właśnie na scenę kulturystyczną. No jeżeli będzie pozytywny odzew, to no czemu nie, nie? Ja go namawiam, także mówię wam, to może być naprawdę ciekawe, bo nie ma takiego czegoś za bardzo, gdzie, wiecie, ktoś przedstawia swoją siłownię i swoje treningi właśnie na niej. Zawsze teraz, wiecie, no często ludzie mają dostępność do różnych siłowni, do siłowni open, no a tutaj mamy podstawy, ciężkie podstawy, a ludzie lubią podstawy, ludzie lubią prostotę do pewnego stopnia, ale ludzie też lubią udziwnienia, wiadomo, już o tym niejednokrotnie rozmawialiśmy. Także powiedz mi, Michał, takie pytanie.
jakbyś miał komuś poradzić, jak budować własną siłownię, w co zainwestować na początku, jak to rozplanować na małym miejscu, tak jak u ciebie, co byś poradził takiej osobie? To znaczy, ja bym zaczął od podstaw, nie? Na pewno sztanga jakaś dłuższa, krótsza, kanterki skręcane, ławeczka regulowana pod wszystkimi kątami. Na pewno fajną opcją by była klatka treningowa, ta rack taka, nie? Wiesz, o co chodzi, tam z asekuracją i z tym wszystkim, to wtedy ci te stojaki i wszystko ci odpada. I tak naprawdę no, w tej klatce to możesz wszystko zrobić, i siady, i wyciskania. No i przede wszystkim masz tą asekurację. Ja na przykład tej asekuracji nie mam, nie? Bo tej klatki nie mam. Mam osobno ławeczkę, osobno stojaki, no to jednak też jest trochę tak, no trochę strach, trochę nie strach. Po tylu latach no to już wiem, na ile mnie stać tak naprawdę, ale znając życie, jakby ktoś stanął za mną, to jeszcze by się szło coś tam z tego treningu więcej wycisnąć, nie? Sam wiesz, jak ktoś stoi za tobą, czy nawet te tempo ci każe trzymać, czy coś, to trening zupełnie wchodzi na inny poziom. No ale odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, no to na pewno później wyciąg górny i dolny. No i w sumie to jest wszystko, co jest tak naprawdę potrzebne i niezbędne, nie? No a później już po kolei dokupywać jakieś, nie wiem, poręcze do dipsu. Już powoli taki sprzęt, taki precyzyjny tak jakby, nie? Michał, powiedz mi jeszcze, ile ci schodzi trening, skoro no, musisz sam sobie poskręcać ciężary, pozakładać, podokładać, ponosić, nie masz, wiadomo, gotowych 50, 20, 40 i tak dalej? Wiesz co, no jak robię nogi, no to nawet 2-2,5 godziny. Sam wiesz, jak to wygląda. No jak już wchodzisz na pewne obciążenia rzędu tam 200-240 kilo, to jednak nie robisz jednej, dwóch serii rozgrzewkowych, tylko tych serii schodzi więcej. A przed roboczymi, czy nawet jak robisz back-off, no to jednak musisz mieć trochę tej przerwy, żeby się zregenerować między tymi seriami. To na pewno takie nogi ciężkie to z 2,5 godziny mi schodzi. Taki push-pull to ja wiem, no z 2 godzinki, 1,5 do 2 godzin, nie? Wiadomo, tam jeszcze rozgrzewka jakaś wchodzi w grę. No ale myślę, że więcej niż 2 godziny, no to nie siedzę przy push i pullu, nie? Czy prowadzisz osoby online i czy można do ciebie przyjechać na trening jako personalny? To znaczy osoby online prowadzę, a no personalnych nigdy jeszcze nie robiłem. Wiesz, jak to jest, no w tygodniu praca po 8 godzin, plus dojazdy, plus swój trening 2 godziny, plus robienie jedzenia. Po prostu no ten czas mam tak wygospodarowany, że no jeszcze jak dbam o ten sen i staram się tak naprawdę te 7 godzin na przykład przespać, a rano nierzadko wstaję o 4, żeby zrobić cardio jeszcze przed pracą, no to jednak tego czasu nawet, choćbym chciał, no to nawet na te personalne by no brakło, nie? Na dole, jakbyście chcieli, będziecie mieli kontakt do Michała i jakbyście chcieli jakiekolwiek zadać pytania, to macie Instagram winter91, z tego co dobrze pamiętam. Dokładnie tak. No ale jeżeli ktoś, oczywiście na początku też będzie podlinkowany tam, jak się cofniecie do początku materiału, ale jeżeli ktoś jest leniwy, no to po prostu wejdzie w opis i sobie przeczyta. Michał, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy chyba prawie godzinę, także myślę, że dużo osób wyciągnie dużo wniosków z tego materiału, że jednak prostota działa i zawsze będzie działała. Też dziękuję ci bardzo za propozycję tego podcastu. No, jestem zadowolony z tego, że chciałeś ze mną porozmawiać z taką osobą akurat jak ja. Mnie inspirują osoby, które działają w ciszy i które naprawdę są skromne, bo ty tak jak mówisz, udało się, może wyjdzie, a ja chcę, żebym cię kiedyś zobaczył po prostu uśmiechniętego na backstage'u, szczęśliwego i pewnego siebie. I tego ci życzę, dużo szczęścia i zdrowia w okresie masowym. Dzięki wielkie i wzajemnie.